Cześć, jestem Bart z kanału Toasty Team. Dzisiaj mam dla Was kolejny kalendarz adwentowy. Zamówiłem go na Amazonie. Jest to Maybelline New York. Kosztował mnie 60 euro bez jednego centa. Przesyłka dotarła do mnie w ciągu 2 dni, więc bardzo szybko, ponieważ też mam Prime'a, warto. Kalendarz ma grafikę świąteczną, ciekawą, taką idealną na prezent. Tył niestety zdradza zawartość, ponieważ wszystko jest wypisane, ale jak zawsze nikt tego nie czyta, a co jeszcze jest ciekawsze, można to ściągnąć. Tak wygląda ładnie w środku. Spójrzcie. Wszystkie cyfry są dobrze widoczne, nie będzie problemu z ich znalezieniem. Ogólnie mi się to podoba, tu się coś trochę rozkleja, ale to nic. Widocznie za mocno pociągnęłem. Jest dobrze. Ciuchcia już czeka na kosmetyki z kalendarza, a Wy nie zapomnijcie zostawiać lajka, suba i komentarza, czy Wam się to podobało. Przejdźmy do otwarcia. Witajcie z bliska, Dingsik jest w ręce i zaczynamy otwieranie. Niestety tutaj troszeczkę się popsuł, ale to nic. Szukamy numeru 1, który znajduje się w tym miejscu. O, cyk. Jest to cień do powiek w kolorze Golden Pink. Pełnowymiarowy produkt. Numer 2. Jest to taka tubka z kremem, całe 10 ml. Check hit. Kto wie, to pisać w komentarzach, co to jest. Numer 3. Mamy tutaj takie dosyć duże okienko. Otwieramy, co to jest. Wygląda jak tabliczka czekolady. Pytanie, co zawiera. Jest to kamień do masażu twarzy. Numer 4. Jest to maskara Falsche Wimper 9 ml, również pełnowymiarowy produkt. Numer 5 mamy obok. Tego już nie potrzebujemy. Jest to lakier do paznokci z numerem 301. Kolor może być taki cielisty, różowy, czy jak to tam nazwać. Numer 6. Ciężki, ciężki kartonik. Jest to błyszczyk do ust, również pełnowymiarowy produkt. Fajny kolorek. Numer 7. Jest to czarna maskara. Numer 8. Pamiętajcie o zostawianiu łapek w górę i subskrybowaniu. Zwiększa to zasięgi, to będę miał dla Was lepsze filmy. I więcej. Jest to baza pod makijaż Baby Skin, 22 ml. Numer 9. Jest to kredko eyeliner do oczu, pod oczy i w ogóle w okolice. Numer 10. Pyk. Jest to różowy lakier do paznokci, również pełnowymiarowy produkt. Numer 11. Jest to pomadka do ust w takim kolorku. Pełnowymiarowy produkcik. Zobaczcie, jaka ładna. Git malina. Numer 12. Użyję Dingsika. Jest to konturówka do ust. Numer 13. Co to, nie chce wyjść? Ale siedzi tam. Zobaczcie, jak siedzi głęboko. Mam. Były kredki, to teraz mamy temperówkę. Na 2 rozmiary. Mały i duży. Numer 14. Jest to cień do powiek. To samo, co było w pierwszym okienku, tylko trochę w innym kolorze. Numer 15.
Jest to eyeliner, wpłynie do oczu. Taki o. Numer 16. Jest to korektor z gąbeczką. Taka fajna, schowana jeszcze. W cielistym kolorze, numer 01. Bardzo fajna rzecz. W ogóle fajne, że gąbka jest. Chyba się łatwiej będzie to nakładało. Numer 17. Jest to Tato Liner, kredka do oczu lub do ust. Jak kto woli, gdzie idzie. W żelu. Numer 18. Jest to czerwony lakier do paznokci, również pełnowymiarowy produkt. Numer 12. Numer 19. Jest to maskara Colossal, również pełnowymiarowy produkt. Numer 20 jest pod dincikiem. Są to trzy gumki do włosów w takim opakowaniu. Dobra, nie będę go rozrywał, bo pewnie popsuję. Numer 21. Jest to wodoodporna kredka do oczu. Pasuje idealnie do temperówki. Numer 22. Kolejny lakier do paznokci, pełnowymiarowy produkcik. Numer 23. Coś tam lata. Jest to konturówka do ust. A tu się to kręci. Zobaczcie, jak się otwiera. Dobra, chowam, żeby nie złamać. I zamykamy. Zostało nam ostatnie okienko. Jak widzicie, ślady po kredce się trzymają. Już coraz mniej, ale dalej są widoczne. A my przechodzimy do ostatniego okienka. Jest to maskara w takim specyficznym opakowaniu. Wygląda w sumie jak duża tabletka albo tic-tac. Zaraz zobaczymy, co to jest. Zobaczcie, jaki ma fajny grzebień. Taki zagięty. Zapraszam do podsumowania. Na stole znajduje się wszystko, co było zawarte w kalendarzu. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie, czy wam się podobało. Pamiętajcie, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie i komentujcie do bólu. Teraz pakuję wszystko do ciuchci i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć! A na koniec zrobimy szybki test tych lakierów. Zobaczcie, jakie poświęcenie. Dobra. Jest git. To jest pierwszy kolor. Jedziemy z kolejnym. Ale ciężko siedzą. Hop. Dobra. Cyk. Zamykamy, żeby się nie wylało. Drugi kolorek. Ja wiem, trochę mi się wyjechało, ale to nic. Trzeci. Mach. Mi się ręce ślizgają. Ole, ten się tutaj trochę za dużo dało. To teraz ten. Zamykamy. I ostatni, ten różowy. Takie kolorki były w kalendarzu. A tu się klei coś. Który wam się najbardziej podoba? Cześć!